Nie maskę, panie radcu. Artur Caturian, Mokczarna Bulleska, można tu sparafrazować ten tekst. Ma autor Marek Krajewski mówi: Niech pan już odchodzi, odejdzie, panie Eberhardzie. Ten tekst jest piękny i wykonanie Artura Caturiana znakomite. Tak swoją drogą, ta piosenka uświadomiła mi, że Eberhard Mog jest obdarzony cechą, którą, którą jakąś pom, jakoś pominąłem, której nie brałem pod uwagę, której nie dostrzegałem, tworząc tę postać. Mianowicie, mogę jest człowiekiem przeraźliwie samotnym. I tę samotność tej piosence widać, kiedy on śpiewa śpiewa Artur Saturian, prawda, który odgrywa rolę Moka: Zamawiam pusty cmentarz na moim pogrzebie. Przyznaję, że te słowa no, wstrząsnęły mną i uświadomiły mi, że czasami o bohaterze. Autor nie wie wszystkiego. Mm -hmm. Mnie się podoba też tytuł tej piosenki Każdego znajdę prócz siebie. To tak, jest. bardzo mocny. Tak, jest, on pokazuje przede wszystkim, że mamy do czynienia z przenikliwym, bystrym detektywem, który potrafi znaleźć każdego z ziemi wydobyć, jak tam słyszymy, ale do siebie nie ma dostępu. Do własnych emocji ukrywa je, wstydzi się ich. Bardzo e, piękne rzeczy pokazał e, Artur Caturian w tej, w tej piosence. No i oczywiście twórcy spektaklu, e, czyli nieżyjący już świętej pamięci Roman Kołakowski i Konrad Miela. Grzegorz Rdzak, muzyka też. I Grzegorz, Grzegorz Rdzak, młody, młody, młody muzyk, wspaniała muzyka, znakomita. Yy, iskrząca się różnymi rytmami, różnymi stylami. Jeszcze dzisiaj jedna piosenka z tego spektaklu zabrzmi w, w wieczerze z kulturą. Yy, doczekał się mok swoich realizacji. Były i słuchowisko, i był teatr telewizji, był teatr współczesny, Konrad Miela właśnie w głównej roli. Wszystkie te realizacje lubisz. Tak. Wszystkie je lubię, nie dlatego, że one powiedzmy, są jakoś obiektywnie wybitne czy doskonałe, bo wiele zastrzeżeń słyszałem pod adresem tych spektakli z różnych ust i chyba się z tymi zastrzeżeniami niektórymi zgadzam. Natomiast one mi, one mi odsyłają do czasu, kiedy pisałem te fragmenty te powieści kiedy jestem na przykład na, w teatrze współczesnym kiedy byłem na premierze w 2015 roku konie, końca świata w Breslau mojej drugiej powieści to dostrzegałem tam czy słyszałem zdania które wychodziły spod mojego pióra czy spod mojej klawiatury w pewnym pewnym ważnym momencie mojego życia i słysząc te zdania przypominałem sobie ówczesną sytuację w jakiej byłem to też ja naprawdę nie mam Obiektywnego spojrzenia na wszystkie te dzieła, o których mówiłeś. Na przykład, mok teatr telewizji, nakręcony w scenerii Hali stulecia, ja mniej tam zwracałem uwagę na pewne niedoskonałości, ale Bardziej na samą y, postać Eberharda, graną przez świetnego młodego aktora, pana Szymona Piotra Warszawskiego, y, który w pewnym, momencie, na, w pewnym momencie, kiedy wchodził na przykład na y, taki balkon, to tam upadł i zobaczył, że jego buty są pobrudzone. Wyjął chusteczkę i otarł noski swoich trzewików. Wtedy nie tylko, że widziałem moka, ale widziałem Samego siebie. Zatem tutaj, gdybyś mnie zapytał o, o mój, moją opinię na temat tych, 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 tych przedstawień, oczywiście odpowiem, wszystkie je lubię, a lubię z powodów osobistych, głęboko osobistych, bo każde z nich odsyła mnie do sytuacji, kiedy pisałem daną powieść, daną książkę, która była kanwą tego czy innego spektaklu. Ja tu też czuję takie zaciekawienie trochę dziecka, co kolega z innej piaskownicy artystycznej zrobi z moją zabawką. Ale oczywiście, MOK to nie jest zabawa. Rozrywka, eskapizm, owszem, ale przede wszystkim świat noir. Bardzo tego pilnujesz, pilnowałeś. Tak, oczywiście. Bardzo bliskim jest ten świat, czarny świat kryminału, świat, w którym zewnętrznie wszystko jest polukrowane i cukierkowe, a wewnętrznie. Głęboko zdegenerowane. Ten świat, który odmalował wspaniale w swoich powieściach Raymond Chandler, prawda, którego jestem wielkim miłośnikiem, ten świat jest mi bardzo bliski. I konsekwentnie tego świata pilnuję. To znaczy, konsekwentnie ten świat przedstawiam w każdej mojej powieści. Ta konsekwencja polega choćby na tym, że z każdej akcji Eberhard Mock wychodzi brudny. Wychodzi skażony, bo w każdej akcji musiał popełnić jakieś zło. I to zło później się u niego odzywa. To jest charakterystyczna cecha, może nie tyle powieści Chandlera, ile tutaj dochodzimy do drugiej mojej wielkiej fascynacji, ile filmów francuskich typu Noir z lat 70. Tamci bohaterowie, często takiego taki bohater był grany y, przez mojego ulubionego aktora, jakim jest Alain Delon. Otóż tamci bohaterowie y, wychodzą. Y, Zwyciężywszy pozornie tylko mordercę, seryjnego zabójcę, wychodzą po tym zwycięstwie jednak jacyś złamani, jacyś pęknięci. To jest, myślę, istota czarnego kryminału, i ja tej istoty rzeczywiście pilnuję. Ona jest mi bliska, ja lubię ją i ją cały czas jestem jej wierny. Skoro wspomnieliśmy o aktorach, to oczywiście wiadomo było od początku, bo nie ukrywałeś tego nigdy, że Mok to Janusz Gajos. Ale też od początku niemal była taka aura wokół e, Marka Krajewskiego, e, że autor ma w sobie coś z Moka. Tak trochę pozowałeś na takiego Moka. To było zamierzone działanie promocyjne. Nie, chyba nie, nie było zamierzone. Ja prostu... Bo wyszło znakomicie właśnie w, Dziękuję. w tym Wiesz, sensie. Ja mówiłem po prostu wszem i wobec, nie ukrywałem tego. Mówiłem to publicznie, że nie jestem wielkim wirtuozem pióra, który mógłby stworzyć postać autonomiczną, czyli taką, która nie ma nic wspólnego ze swoim twórcą. Ja nasycałem moich bohaterów moimi cechami. Eberhard Moch ma wiele moich cech. To o czym wspomniałem przed chwilą choćby, czyli przywiązanie pewne pedantyczne przywiązanie do szczegółu. Kiedy Eberhard Moch idzie ulicą, potyka się i zarysowuje czubek swojego nienagannie wypastowanego trzewika, to, klnie. to wtedy wyrzuca grube słowo. Ja go rozumiem. Była ja też tak robię. Było też kilku innych moków. Ja nie wiem, to może nie było jakieś bardzo udane słuchowisko, ale Przemysław Bluszcz jako mok to mi się bardzo bardzo klei. No tak, ten aktor ma wspaniały głos. Jest obdarzony bardzo mocnym, głębokim głosem i jeżeli chodzi o głosową, o głosową charakterystykę Eberharda, to widzę go to świetnie spełnił. Przemysław Blusz swoje zadanie, mhm. tak? Patryk Wega miał zrealizować serial o Moku. Coś nie wyszło. Inna sprawa, że może to dobrze, że nie wyszło. No cóż, nie chciałbym oceniać dokonań filmowych pana Patryka Wega. No niektóre są w porządku. Pitbull był genialnym mhm. serialem, pokazujący taką siermiężną, ciężką i mało efektowną pracę Policyjną. Ten ta mała, ta, ta, ten niewielki efekt, czy też taki, powiedzmy, to, że ta praca była niezbyt spektakularna w wykonaniu Patryka Wegi, jest wielką, wielką zaletą jego filmów. Tutaj się odwołuję do innego autora. Kryminałów skandynawskich, kryminałów noir, do Henninga Mankela, który też nieustannie przedstawia w swoich powieściach te takie jałowe, nic nie wnoszące narady, które przypominają, jak ujął to jeden z recenzentów, przypominają mieszanie mętnej, wystygłej kawy w kubku. Nic z tego nie wynika po prostu. I Patryk Wega pokazał tę siermiężną pracę policji, mało efektowne działania znakomicie. To był świetny serial, ale no cóż, rozeszły się drogi Patryka Wegi i tego serialu, że tak się wyrażę, metaforycznie, z jakichś tam względów i nic z tego nie będzie. Eberhard Mock chyba nie doczeka się nigdy ekranizacji. Mhm, ale jeszcze tak Kropki zupełnie nie stawiasz. Gdyby ktoś ciekawy się zgłosił, to why not? No oczywiście, tak. Mówię <gryminał> chyba, ponieważ, ponieważ no, nie znam przyszłości. Byłoby świetnie, gdyby ktoś zauważył jakiś potencjał w tych moich powieściach. Wielu, wielu zauważa, ale no, są wielkie przeszkody na drodze do realizacji takich projektów, przeszkody finansowej. Zwłaszcza i... retrokryminału, tak. Retrokryminały to jest niewdzięczny oczywiście Niewdzięczny gatunek czy podgatunek, bo potrzeba ogromnych pieniędzy, żeby odtworzyć świat, żeby nie ciągle nie grać. Ta sama ulica, jak to jest na przykład często w serialach o Warszawie, przedwojennej albo wojennej w Warszawie. Mam na, na, na myśli na przykład serial parę lat temu emitowany w telewizji Ludzie i Bogowie, który mm -hmm. oglądałem. Autorem jest Bodo Cox, reżyserem tego serialu. Oglądałem ten, ten serial niecały, ale, ale no cóż, tam ulica jest jedna czy dwie, warszawskie ulice. No, nie, nie wskrzesi się miasta... Po prostu, które już nie istnieje. To jest bardzo, bardzo trudne. Ma, małymi środkami, oczywiście, czy niewielkimi środkami. To a propos miasta, bo ja myślę, że my wszyscy możemy zrozumieć, że autor może być trochę zmęczony schematem, bohaterem, może sobie dać odpocząć, bo przecież nie wiemy, czy za 10 lat, albo nawet wcześniej, EBI nie wróci znowu. Nie, nie jest to takie bardzo ostateczne, takie koniec zupełny. Taki, bo już czytałem na Facebooku Twoje kajanie się trochę przed czytelnikami czy czytelniczkami, ale jednego trudno wybaczyć, ponieważ wraz z Ebim, Eberhardem Mokiem, odchodzi z literatury, z tych literackich rozkoszy, inny, może nawet równoważny element Twoich powieści, czyli miasto. Dawne Breslau. Nie będzie go. W Twoim wydaniu. Tak, nie będzie już dawnego Wrocławia. Rzeczywiście. To jest już, to jest już zamknięty etap, chyba że rzeczywiście wrócę do Eberharda chyba. za 10 lat, bo, bo jestem ostrożny w tej deklaracji. To znaczy, mówię oczywiście, że żegnam się z mokiem, ale jako miłośnik logiki wiem, że zdania, które dotyczą przyszłości, mają wartość jedna druga. Ani to nie jest prawda, czyli jeden, ani to nie jest fałsz, czyli zero. Mają wartość jedna druga, zdania przygodne o przyszłości, tak zwane, nie mają wartości logicznej prawdy. Zatem, cóż, obietnica jest obietnicą, ale obietnica może być złamana wtedy, kiedy świat postawi przede mną nowe wyzwania, a, to, a ja staram się dopasować do świata, a nie świat do mnie. Zatem, jeżeli takie wyzwanie się pojawi za kilka lat. Wyzwanie, któremu będę chciał sprostać, które będzie oznaczało powrót do Wrocławia i do Berharda Moka, no to wrócę wtedy, ale na razie mam zupełnie inne plany. O te plany zagadniemy już za moment. Drodzy Państwo, słuchamy Radia Wrocław Kultura i Radia Wrocław Tu Wieczór z Kulturą. No i jeszcze raz jedna piosenka z musicalu, właściwie z burleski Mok Czarna Burleska.